Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Let's Playa Łowca Demonów, Kroniki z Otchłani. Ostatnio tutaj działaliśmy coś w domu już. Coś żeśmy tu robili, nie do końca pamiętam co, ale z tego co widzę, zostawiłam sobie postać przed tymi drzwiami, więc przypuszczam, że tu coś włożyć. Aha, mam 4 kamienie. W ogóle czemu to mi się zasuwa? Mi się wcześniej też zasuwało? Już nie pamiętam. Pewnie tak. Dobrze. Nie jestem pewna, jak dzisiaj to nagrywanie wyjdzie, bo przed chwilą słyszałam, jak mi wiercą gdzieś na Dubową, więc mam nadzieję, że za dużo nam nie będą przeszkadzać, ale zobaczymy. Niestety problem jest taki, że trochę nie mam kiedy nagrywać, więc tak wiecie, szukam różnych pór i akurat musieli jakieś remonty wymyślić sobie. Dobra, o co tu chodzi? Przesuwaj kable tak, żeby połączyły dwa symbole na tablicy i stworzyły taki sam znak jak na tarczy o tej samej barwie. Dobra, to też jest zagadka, która w sumie się przewija przez te wszystkie gry. Dobra, może zacznijmy od tego czerwonego. Bo on ma chyba... Zaraz, tarcza tu jest. Ten czerwony... Zaraz, bo to się odnosi do tego, czy to się odnosi do tego, w sensie... Aha, dobra, jak to przełączam, to się zmienia co? To rozumiem, że to u góry mam ustawić, nad tą tarczą. Dobra, zielony na razie przestawimy. Boże, jak latają te kable! I potrzebujemy takiego plusa. Raczej takiego krzyżyka. O, dobra, to już mamy dobrze. Teraz niebieski. To też potrzebujemy taki chyba. I plusik. Zielony potrzebujemy taki zaokrąglony u góry. Może ten. I trójkącik na dole. Dobra. I żółty, żółty mamy takie kółeczko. Jezus, te kable latają, Boże, co z tą fizyką się dzieje? I z kreską poziomą, czy my tu mamy jakąś kreskę poziomą, a może być to w sumie. Okej, maszyna na poddaszu. A no tak, mieliśmy się tu spotkać z tym gościem. There, behind us, is the portal from which the creatures came. Mm-hmm. I know that you do not believe me, but please, help me turn it on and you'll see the truth. During a previous experiment, the power was cut off. You must go to the basement and fix it. Okay, napraw generator prądu. Asystent Vor powiedział, że pokój z portalem czerpie energię z generatora pod domem i że dostanę się tam przez piwnicę. Muszę uruchomić generator, żebym mogła sama zobaczyć, co się stało. No, myśmy tam byli w tej piwnicy, faktycznie tam coś nie działało. Aha, bo myśmy szukali tutaj jakichś przedmiotów kolekcjonerskich, prawda? A czego myśmy szukali? Chyba tych... Nie... Tych okrągłych. Jednego mi brakuje. Tu na razie... A, tutaj jest, tylko... Chyba. Nie wiem. Zróbmy najpierw ten hidden object i będziemy myśleć. Dobrze. Mamy zegarek kieszonkowy, który się z czymś zmienia. Mamy pistolet, mamy etui na pióra. O, tu jest jakaś kartka papieru. Coś trzeba na niej napisać. Tu się coś zmienia. Dobra. Aha, list. Susan, zegarek jest.
Pistolet też się z czymś zmienia, albo... A nie, jest schowany w szufladzie. Okej, okay. Kubańskie cygaro. Rurka na pióro. Nie wiem za bardzo, o co chodzi z tą rurką na pióro. Ale mamy telefon. Naboje, zapalniczka. Zapalniczkę też już gdzieś widziałam. Tu. Pręty, lupa. Pręty. Jakie pręty w ogóle? Może znowu coś nie tak z tłumaczeniem. Aha, rurka na pióro. Nie był czasem spinacz? Niestety tutaj trzeba trochę na chybił trafił. Ten. To były pręty. Nie wiem, co to było nawet. Nie no, to są jakieś pręty chyba. Zresztą... Nie wiem, to nie wygląda dla mnie do końca jak pręty. Dobrze, a to? Tak. Ale to jest w ogóle jakaś inna... Ta. Inna rzecz do kolekcji. Myśmy szukali tych. Takich okrągłych i... Znaczy no, półokrągłych, ale no nie widzieliśmy. Chyba tego siódmego. Znaczy ja nie widziałam. Zakładam, że to otwiera bramę, ale nie ma prądu. Ja nie jestem pewna, ale tu chyba czegoś jeszcze brakuje. Oprócz tego prądu. No, jakieś porozbijane szkło. Gdzie ten koleś w ogóle poszedł, nie? Zostawił nas i wyrąbanet. Obie szuflady zamknięte, nie wystarczy jeden klucz. No tak. Okej. Okay. Nie jestem pewna, ale to chyba wszystko tutaj. Może ten koleś poszedł do piwnicy. Tu była chyba piwnica. To coś jest? Dziwne otwory. Ciekawe, co tam może być. Aha, to są te pręty. To będzie do drabinki. Ale śmieszne. No dobra, ale co ja mam... Co ja mam zrobić teraz? Aha, że to... Klucz. Klucz znalazłam. Ale do czego ten klucz? No to jest ten generator, no ale brakuje tej... Tego kalibratora jakiegoś. Szukam jeszcze tej zaginionej kolekcjonerskiej rzeczy, ale na razie nie widzę. Tutaj chyba była jakaś w tym pomieszczeniu. Dobrze, zerknijmy na mapę może. Na razie nam pokazuje tylko maszynę na poddaszu. To przypuszczam, że ten klucz będzie tutaj. Aha. No ja wiem, że nie wystarczy jeden klucz, ale... O! Jest ten kalibrator. Chyba. No. No dobrze. To wciskamy. Oho! Pokieruj prąd od źródła do korków poprzez obracanie przełączników. Łomatko. Do korków, czyli z której strony w końcu? Aha. Dobra, bo to się rusza tylko tym. Okej, czyli odtąd do dotąd chyba. No to musi iść tylko tak. Kurczę, no tego nie wyprostuję, więc trochę lipa. Aha, ale to idzie tak. Hmm.
Jak to doprowadzić tutaj? Bo tutaj prowadzi tylko jedna rurka. By musiało iść tędy. No ale jak to puścić tędy, to ja nie wiem. Chyba, że tu. No ale tu nie skręcę w ogóle, więc... Oh my gosh. Czemu to jest jakieś takie dziwnie trudne? Się udało mi się tylko ten środkowy i nie mam pomysłu w ogóle jak te boczne włączyć. Nie mogę tego kliknąć? Co jest za plus minus? Nie mogę tu czegoś jeszcze kliknąć? Tu jest w ogóle pomin i... nie mówcie, że kolejną zagadkę... O! To w ogóle prowadzi tak też. Się wydaje, że to musi iść tak i tak, żeby to miało sens. O! Okej. Okay. Dobra, jakoś wyszło. I co teraz mam kliknąć? A tutaj. A no tak, bo to było do tego kamienia, żeby go usunąć. Tam są schody. Nowy cel, napraw most. Okej, okay, tu jakaś czaszka. O, jaka woda. Full wypas. Co my tu mamy? Drzwi się zacięły. Muszę czymś wyprostować metalowy pręt. Aha. Tam jest maszynownia. Faktycznie, nie mogę przejść, to niebezpieczne. Oj, tamta dziurka nie jest aż taka duża. Myślę, że spokojnie byś przeskoczyła. Aha, to są przedmioty kolekcji. Ja się zastanawiam, co to są za butelki. Bo ona była tu w piwnicy też taka. O, tu. Oh my goodness, dobra. Już zbieramy wszystko. Tylko no, brakuje mi masa, nie? Dobrze, zróbmy ten hidden object. Okulary, które się tutaj zmieniają. Aha, nie zmieniają, tylko trzeba je naprawić. Dobrze. Zardzewiały pilnik. Boże, to jest już poziom hard. Dla mnie. Ilość przedmiotów w tym miejscu jest przerażająca. Jest miedziany drut. Jest karaluch. Jest jakiś plan. A jest karta. Sprężyna, żarówka. Żarówkę widziałam. O, tu. Oh my goodness. To jest jakiś sznurek. To jest suwak. Okej. Okay. Tu jest plan. Klucz, deski, żyletka, sprężyna. Klucz. Ten klucz? Nie. Myślę, że jakiś normalny klucz. O. Płomień. Płomień to pewnie narysowany tu. Dobra, zardzewiały pilnik, sprężyna, żyletka i deski. Desek to ja w ogóle... Aha, tutaj są. Sprężyna. Zardzewiały pilnik. Nie wiem, gdzie ten zardzewiały pilnik. Bo to nie jest taki pilnik do paznokci pewnie. O, tutaj. Wyklikałam. Wy pewnie tego nie słyszycie, bo tego mojego klikania to już nie słychać, ale...
Ale no, dużo klikam. Dobrze, mamy deski 1 na 2. Co jest w maszynowni w takim razie? Tu są deski kolejne. Jakieś kościotrupy. O, butelka. Co to jest? Fuj, coś jest w tej stercie morskiego szlamu, nie dotknę tego. Jakiś trójząb. Jakieś tutaj syrenki pływają. Szalone. Dobra. Jakaś, to jest ta dziwna maszyneria, z której wylazły te potwory. Nic dziwnego, że cały dom nie ma prądu. Części z generatora zostały zniszczone przez skok napięcia. Gdzie coś świeci? To chyba jest główny generator dostarczający prąd do całego domu. Aha, to jest ten generator. Brakuje w nim jednak jednej części. Tam jest jeszcze jakaś jaskinia, matko. Dobra, tu mamy hidden object kolejny. Olejarka, czysta sztabka. Czy tu się coś rusza? Tu jest sztabka. Dobra, wyczyśćmy sztabkę. O, jakie ładne złoto. Olejarka z czymś się zmienia. O, tutaj. Klatka kanarka, świder ręczny. Ach, to jest wiertarka. Okej. Stary kubek. Koło zębate, piersiówka. Piersiówka gdzieś tu widziałam. Tu jest jakaś czacha. Ktoś tu umarł. Gdzieś piersiówkę widziałam, ale już mi... O, tutaj. Koło zębate, bateria, kłódka i sierp. Nie, to nie jest żadna bateria. To jest bateria. Koło zębate i świder ręczny. Aha. Dobrze, mamy baterię. Jedną na trzy. Cudownie. Czy tutaj jeszcze coś jest? Nie, bo była butelka. Tu w sumie chyba nic więcej nie będzie. Skompletuj skafander nurka. Okej. O, zaczęli wiercić znowu. Przepraszam was za to. Ten skafander jest stary, ale dobry. Brakuje w nim kilku części. Mam nadzieję, że nie będzie wam aż tak bardzo przeszkadzać. Nie jest niby aż tak głośno, ale przypuszczam, że mikrofon to i tak wychwyci trochę. Muszę zanurkować do morza, żeby kontynuować śledztwo. Skafander jest stary, ale w dobrym stanie. Mogę go użyć, jeżeli znajdę trzy brakujące sprzęty. Lewą rękawicę, prawy but i przesłonę na twarz. Dobrze. Nie wiem, dlaczego uważasz, że powinnaś zanurkować, ale no, spoko. Tu jest but. Już pierwszą część mamy. Co to jest? Brakuje rury od filtra. Jezu, wszystkiego tu brakuje. Coś jest fajnego. W ogóle ładny, nie wiem, zachód słońca? Wschód? Chyba zachód. O, tu coś jest jeszcze. To nie działa bez odpowiedniej ilości baterii. Aha, czyli tu będziemy wsadzać baterię. Pudełko na pewno zawiera coś dla akwarium rekina, ale działa na prąd i brakuje w nim trzech baterii. Dobrze. Okej, okay, stąd nie da się chyba nigdzie iść. Mamy jakiś sygnet. A tu nie było nic kolekcjonerskiego. Tu jest butelka, no właśnie. Tak coś czułam. Dobrze, zobaczmy na mapę. Mamy maszynę na poddaszu, schody i jaskinie. Czyli nadal tu coś jest. Nadal tu coś jest. Ale nie wiem co. Chyba, że chodzi o to, że mam buta założyć. No, chyba tak. Dobra, coś na tych schodach.
Aha, no te deski możemy tutaj wsadzić. Zabezpieczyć deski liną. Świetnie. Skąd ja ci wezmę linę, kobieto? Dobra, wychodzimy stąd. Pójdziemy na poddasze zobaczyć. Aha, może ten sygnet będzie pasował tutaj. W sumie ten sam symbol. Myślałam, że to ma być klucz, ale no. Okej. Okay. Mamy filtr i hidden object kolejny. Dobrze. Klepsydra. Miarka. Jedna na dwie. Czyli jeszcze jedna. Tu jest lina. To pewnie to zabierzemy stąd. Otwieracz do listów. Harmonika. Kalkulator. Nożyczki, szyszka. Afryka. Tak po prostu sobie zbieramy Afrykę, nie? Tu jest szyszka, nożyczki, fajka, nuta, listy. No i tam miarka druga. No tej drugiej to kompletnie nie widzę. No może się gdzieś zlewać. To jest takie bardzo w stylu tych gier. Chyba, że mam to zamknąć. Nie. Tu jest druga miarka. Dobrze. Mamy linę. Fajnie. To możemy stąd iść. Z powrotem do piwnicy. Tu zrobimy to z liną. Napraw most. No fajnie. I znowu tu się coś psuje. Potrzebuję czegoś, co przytrzyma te kable na tablicy. Oj, coś tu jeszcze można zabrać. Znowu jeden na pięć, jakieś wtyczki. Okej, okay. Na kablach brakuje wtyczek łączących je z generatorem. Masakra, same prądowe rzeczy próbujemy naprawiać. Już myślałam, że coś tu się świeci. Dobrze, kolejny hidden object. W moim ulubionym miejscu. miara krawiecka, rękawica, która się z czymś zmienia. O, tutaj. Pet. Aha, coś nieprzetłumaczone tam jest. Pet. Ewentualnie pet to jest jakaś nazwa własna. I to po prostu będzie napisane gdzieś. Nie mam pojęcia. O, tu się coś zmienia. A nie pet... O Boże! To jest pet papierosa! A ja myślałam, że to nie przetłumaczyli, ja nie mogę. Ćma też się z czymś zmienia, z pięknym motylem. Ja pierdziele. To był kosmos. To mnie zamordowało teraz. Koło zębate, nożyczki, olejarka. Magnes, latarka, cyrkiel i plaster. A to? Nie, to jest nic. Plaster i nożyczki. Nic w sumie tak źle z tym miejscem, bo te rzeczy są dosyć duże. Jakby to jest taki większy plus tych hidden objectów, że one są, że te przedmioty są dosyć duże i łatwo je znaleźć w miarę. Tylko niektóre są takie mniejsze albo się trochę bardziej zlewają, ale tak to na ogół są dosyć banalne do znalezienia wszystkie te rzeczy. No też zależy, co kto czego szuka, bo jak ktoś szuka jakiegoś wyzwania, to może być jednak mało wyzwaniowe, ale no. Dobrze, mamy coś w jaskini, ale no w jaskini to pewnie ten, a brakuje nam jeszcze tej zasłonki. Aha, ale mamy tą rurę do filtra. Ojeju, tu coś jest jeszcze. Jakiś schowek.
Budziliśmy rekina i spadło nam coś. To nie mogliśmy tego zebrać. Aż takie wysokie to było. Odfiltrowałam akwarium i znalazłam w środku rekina. Nie będę go prowokować. Ja się dziwię, że ten rekin tam przeżył tyle czasu, nie? Może tego potrzebujesz? Nie. No tamto działa na prąd. Więc... tutaj chyba nic nie wsadzę już. Nie wiem, do czego mi te kombinerki za bardzo. A tutaj. A, i tu jest ta kratka do nurkowania. Dobrze. Będziemy nurkować. Okej. Jak mam się zanurzyć? Dno morza. Dobrze. Jedziemy. To fajnie wygląda. Ciekawe, kto mnie tam spuścił. O! Jakiś konik morski. Dobrze. Tu mamy jakąś baterię i butelkę. I hidden object, oczywiście. Jaki fajny w ogóle widok jest tutaj. Bo ogólnie ta gra nie jest taka najładniejsza pod względem graficznym, ale no jest już dosyć stara. Ale to dno morza mi się podoba, ładnie wygląda. Dobrze, zróbmy hidden object i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Kapelusz pirata. Skamielina. Jeżowiec. Chyba skamielina. Jeżowiec z czymś się zmienia. Ale nie mam pojęcia z czym. Gwizdek żaba raz dwa. Bateria, monety. Tu jest to. Ej, to jest nam potrzebne. Halo. Aha, z tym się zmienia jeżowiec. Pędzel. I o. Co to jest o? To jak z tym petem. Co to jest o? Monety. Gdzie tu są monety? Aha, to jest ta bateria. Kajdany jeszcze. Myślałam, że to klikam. No i zostały monety i o. Nie wiem, co to jest to o. Czy to jest po prostu o narysowane? Czy znowu czegoś nie rozumiem? Kurczę, no nie chciałabym używać podpowiedzi w tych hidden objectach. No, przed chwilą powiedziałam, że są w miarę proste. No to wygląda jakby było o, ale no. Chyba że to jest błąd w tłumaczeniu jakiś. Z drugiej strony takie klikanie na oślep... O, to też trochę bez sensu, no ale... Dobra, jakieś o znalazłam. Okej. Okay. Czy są tu jakieś koniki morskie? Nie, raczej. Butelkę tu znalazłam, kolekcjonerską, więc przypuszczam, że tu nic więcej nie będzie, ale jest tu jeszcze rafa koralowa. Dobra, ale mieliśmy kończyć, bo nie chciałabym przedłużać za bardzo. Także na razie sobie skończymy na dzisiaj. Następnym razem pójdziemy zwiedzać rafę koralową i pewnie się będziemy cofać do jakichś miejsc, gdzie już mamy jakieś rzeczy. Zobaczymy. Konik morski jest fajny. Podoba mi się. Dobrze. Także dzięki bardzo za obejrzenie i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.